Coś czarne, czarne, to widzę. In the modern world, religious animation resolve their conflicts with words. Creepy animation. Homophobia. Na początku taka informacja, głównie dla autora tego filmu, bo wiem, że to nie jest jakaś firma, ani jakaś korporacja, jakiś zespół, a jeden gościu, pan Clay Kubek, który robi sobie te filmy, bo poczuwa się do jakiejś misji w swoim życiu, poczuwa się do tego, że chce nauczać młodzież o chrześcijańskich wartościach w swój sposób i to jest okej, okay, niech se wierzy. Ten film to nie jest jakaś jazda na niego, ani jego twórczość, nie wyzywam go po prostu, powiedzmy konfrontacja tej serii filmów z moimi wartościami jako ateisty, i sceptyka połączoną z recenzją całości pod względem merytorycznym, graficznym. Ja tutaj nikogo nie jadę, a cokolwiek co wygląda na jechanie, to są po prostu żarty. Seria animacji Drogowskaz powinna was zainteresować, albowiem jest to druga część głupiego, mądrego filmu. Słyszałam, że ty wierzysz w człowieka, który zbudował akwarium. Jeżeli nie pamiętacie, co to było, to polecam wam odświeżyć serię, ale w skrócie były to animacje robione w programie Blender, będące niby odpowiedzią na Władców Much, stworzone przez chrześcijańskiego animatora Clay'a Kubek. Morały, jakie zawierały, były normalne, od nie bierz narkotyków, po takie pokurwieństwa jak bez chrześcijaństwa człowiek nie może być dobrym. Animacja była bardzo kijowa, widać było, że to robiła jedna osoba i dlatego chyba, i chyba też, że bardziej udopełnić się do Władców, Drogowskaz jest teraz w 2,5D, a nie w 3D. Z 2D postaciami i 3D tłami, ale dalej mamy z jakiegoś powodu ten bardzo dziwny, ponury klimat na wpół zrenderowanej gry z tą dziwną muzyką. Chociaż niektóre odcinki Drogowskazu dalej są w 3D i pojawia się w nich dalej główna postać głupiego, mądrego filmu, czyli Bronek. Przez co ma wrażenie, że Drogowskaz to po prostu drugi sezon głupiego, gdzie w połowie autor zmienił grafikę na 2D, albo po prostu głupi, mądry film jest czasami podpisywany jako GNF, a czasami jako Drogowskaz, a Drogowskaz jest czasami podpisywany jako GNF, a czasami jako Drogowskaz i może znowu recenzuje jedno i to samo, utykając w paradoksie popierdolonych animacji. W pierwszym odcinku, zgaduję, bo pierwszy przesłany został na oficjalny kanał autora, mamy tego człowieka, który na koncercie, który ciągle powtarza to w mur, zostaje przez dwóch punków zaczepiony i nie pobili go? Takie chujowe punki. Oni pytają się go, czy ma narkotyki, a on mówi, że ma najmocniejszy towar, czyli Biblię. I mówi, że sam kiedyś brał dragi, ale Biblia mu pomogła. I no cóż, tutaj mam pewien problem, mianowicie placebo, bo przypominam, religia to jest placebo, niestety może działać tylko tymczasowo i na dłuższą metę, zamiast Biblii, zamiast religii, ja nie mówię tutaj tylko o chrześcijaństwie, zamiast jakiejkolwiek religii typu hinduizm, buddyzm, islam, coś takiego, powiedziałbym terapię antynarkotykową, której używa każdy normalny człowiek. Każda inna chrześcijańska kreskówka w tym momencie stwierdziłaby, że terapie narkotykowe to szatan i tylko Jezus pomaga, ale ta nie, bo następny odcinek przedstawia terapie narkotykowe w nawet fajnym świetle, zobaczcie sami. Kolejny odcinek, Ziele Pokoju, opowiada o tym, jak to narkotyki to zguba ludzkości, a konkretnie marihuana, której użytkownik jest przedstawiony jako najbardziej stereotypowy rastafarianin, jaki istnieje, który słucha piosenki reggae, której słowa to zapętlone Babylon System. Siadaj, brother. Nasz katolik odmawia skręta i rasta go opierdziela, co jest realistycznym przedstawieniem palaczy, a potem idzie w świat i trafia z powrotem do tego typa, ale na odwykowej trzeźwiałce, a potem po terapii odwiedza park, gdzie mamy, i tu was ostrzegam, najstraszniejszą i jednocześnie najśmieszniejszą animację, jaką wyprodukował Clay Kubek. Obczajcie to! Wyrywam laski, na wdresie paski, palę se zioło z rana przed szkołą, jest niewesoło, zioło najlepsze jest na świecie, wiem to ja i wszyscy wy to wiecie, spytajcie Rasta, on na pewno robił z tego i ciasta.
ta dwójka raperów powoduje u mnie konwulsję i rekloci ich widzę, tylko mój organizm nie jest w stanie stwierdzić, czy ze śmiechu, czy ze strachu. Śpiewając raz to o tym, jak to zielenie robi na bani gnoju, z czym akurat się tu zgadzam, ale jedno mam pytanie. Czy ten odwykolog wyleczył go tylko z uzależnienia od konopi, czy z Rastafari? Bo niby on dalej ma ubiór Rastafari, ale być może to dlatego, że Clayowi nie chciało się robić nowego modelu Rasty, a z drugiej strony mówi, że nic na świecie nie zrobi na bani takiego gnoju jak ziele pokoju. Czyli jak to w końcu jest? Skąd takie wnioski? Otóż niestety w Polsce bardzo dużo psychologów, odwykologów sugeruje niestety religię jako wyleczenie. Nie leki, nie terapie, nie jakieś fachowe pomoce, a religię. Co jest błędem i moim zdaniem tylko bardziej może zaskoczyć na przykład osobie chorej psychicznie albo osobie z uzależnieniem. Ale poza tym pytaniem, to odcinek jest bez zastrzeżeń. Nie bierz narkotyków, nieważne jak bardzo się zagłębisz, zawsze jest pomoc, okej. Okay. Fajny odcinek, fajny morał. Puściłbym to w jakiejś klasie. Następny. Następny odcinek to W domu Rasty, czyli sequel. Wracają nasze demony i tutaj namawiają Rastę do samobójstwa. Dobra, tak na serio to Rasta nie strzela Cobaina, bo anioł nawala w demony, bo ktoś się za Rastę modlił i demony ryczą. I tu mam pewien problem. Jeżeli ktoś chce się zabić, jeżeli widzisz, że ma deprechę, to mu udziel pomocy. Nie módl się. Nie wiem jakiej pomocy, nie jestem psychiatrą i nie chcę być psychiatrą, ale na pewno nie siedź bezczynnie i nie klęcz przed krzyżykiem. Klęczem. Bo to nic nie daje. Druga osoba nawet nie widzi, że się za nią modlisz, więc nawet ten efekt placebo, że ej, może się nie zabije, bo ta osoba we mnie wierzy, nie pomoże. Odcinek serce ma w dobrym miejscu, ale niestety coś się pykło. Następny. Następny odcinek nazywa się Starzy Oszuści. W nim te dwa demony opisują nam, jak oszukują ludzi poprzez udawanie objawień. I gdyby tutaj odcinek się zakończył, to byłaby to dobra wiadomość, dobre przesłanie. Nie wiesz, że wszystko, co robi twoja religia bezgranicznie objawienia, to może niekoniecznie być coś z twojej religii, a po prostu choroba psychiczna. Ale nie, musieli dowalić pod koniec tym. Zygmunt, patrz, to jest w Indiach. Tak, kochanie, tak, tam pojedziemy. Tak dobrze ci szło. Tak, inne religie zgaduję, bo najczęściej tego stereotypowi indyjscy uzdrowiciele albo są hinduistami, albo wierzą w Buddę, to oszustwa. Are you sure about that? Cóż, nie chcę tutaj podawać pewnego podwójnego standardu, ale gdybym zrobił kreskówkę, gdzie demony Seta namawiają Kemetika do pójścia do nazwanego starym oszustem katolika, podając się za rad, to pewnie zostałbym publicznie zlinczowany, ale... Kolejny odcinek to Złe Rzeczy i porusza pewien temat, który ja bardzo lubię zaginać. Mianowicie dwójka gogusi siedzi, z czego jeden wygląda jak Kiki 85 UUU, a jeden zadaje to pytanie. No ale powiedz mi, skoro Bóg jest taki dobry i tak wszystkich kocha, to dlaczego zsyła na swoje dzieci tyle bólu i cierpienia? To nie on zsyła to cierpienie i to nie jest jego świat. Co? Co? Ale to Bóg stworzył ziemię. Biblia mówi, Bóg stworzył świat, tak? Według Biblii Bóg kontroluje wszystko. Biblia mówi wprost, że jest wszechmogący i wszechwiedzący, potrafi wszystko, ma władzę nad wszystkim, jest absolutem, stworzył wszystko i kontroluje ten świat. Tutaj drogowskaz przechodzi od chrześcijaństwa do sekciarstwa, bo animowany Kiki stwierdza, że ziemią rządzi szatan i że to szatan robi wszystkie złe rzeczy. Ale chwileczkę, dlaczego ziemia należy do szatana? Bo człowiek, kiedy dał się oszukać i wciągnąć w grzech, oddał władzę szatanowi. No i cóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że biblijny Bóg jest absolutem, co jest potwierdzone w Biblii, Bóg stworzył wszystko, to stworzył też szatana. I za tego szatana jest też odpowiedzialny, czyli Bóg jest dalej odpowiedzialny za wszystkie złe rzeczy, bo stworzył szatana, który był aniołem, ale spierdolił od Boga, ale stworzył go jeszcze jako anioła, czyli Bóg jest winny. A dlaczego jest winny? Bo wiedział, że stanie się zły. Bo Bóg jest wszechwiedzący według Biblii, jest absolutem. Więc wiedział, że szatan stanie się zły i tak go zrobił. Więc wielu ludzi cierpi albo ginie, dlatego że szatan ich zabił, a nie Bóg. No ale chwileczkę, to dlaczego Bóg z tym nic nie robi? No właśnie Bóg chce cię ochraniać. Jeśli pozwolisz Jezusowi,
żeby był twoim Bogiem, twoim Zbawicielem. Jeśli pozwolisz mu działać w twoim życiu, wtedy on będzie cię ochraniał. Ale jeśli mówisz Bogu nie, to on szanuje twoją decyzję. Tak, Bóg nic z tym nie robi, bo ludzie mówią Bogu nie. Czyli tak, zło jest na świecie, bo ludzie mówią Bogu nie, bo wtedy szatan w nas, cytat, ładuje. Tylko, że wtedy zły w ciebie ładuje. Aż się boję, jak ładuje. Podsumujmy, wszystkie problemy świata zostałyby zażegnane, gdyby nie to, że ci jeboni ateiści i ci jeboni New York nie wierzą w naszego zmyślonego przyjaciela. Strasznie nam przykro. Jak się okazuje, w następnym odcinku napad i animowany Kiki ma swoje demony, albowiem napadają niby na jego dom. Odcinek jest do bardzo, bardzo długiego okresu normalny. Po prostu Kiki idzie z siekierę zadą do typa i jest gotowy go zaatakować, ale wtedy okazuje się, że... O nie! Mogę wiedzieć, co się stało temu człowiekowi, który nagrywał ten krzyk? Przecież to mój strój! O, demony! To było genialne. Pięknie go oszukałeś. O tak, manipulowałem nim cały czas i wrzucałem mu myśli do głowy. Chwila, co? Manipulowaliście go, żeby się bronił? Żeby obronił się w samoobronie przed napastnikiem? Okej. Może na drugi raz pomódl się, żeby napastnik zniknął z domu. Jezus na pewno ci pomoże. Następny odcinek, nie wciągaj, to po prostu przerobiony chyba odcinek głupiego, mądrego filmu, ponieważ mam tutaj znowu tego strasznego pojeba ulepionego z gliny, który wciąga kokainę i dostaje paraliżu. I robi to potem znowu, z miną jak ja, jak widzę, kiedy ktoś pierdoli te teksty w stylu WWW postać zacysta na fetyzarny, nie pogrubiaj Rysela. Serio, przestańcie to robić, bo dostaję od tego raka. Aż jego dom zmienia się w pokój z Quake'a, on sam jest jeszcze bardziej straszny i wciąga go szatan. To jest moja ulubiona część zabawy z tymi filmami, mianowicie próba znalezienia jak największej ilości twarzy gwałtu. Zobaczcie, jakie to fajne, to jest moja kolekcja obecna. Oto brzuch polityka. Rośnie. Przez całą kadencję. On wie, że aby napełnić brzuszek, po wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych, będzie musiał ciężko pracować. Strasznie nam przykro. Ale tak, odcinek, podobnie jak odcinek Ziele Pokoju, jest dość fajny i tutaj jest naprawdę fajna symbolika i za ten odcinek też daję plusa, gdyby nie to, że... dzisiaj nie zasnę. Oto był drogowskaz, czyli druga część głupiego, mądrego filmu i powiem wam tyle. To dalej nie jest dobre. To nie jest dalej dobre w takim sensie, że puściłbym to swojemu dziecku albo, nie wiem, swojemu nastolatkowi. Po prostu wiele z morałów, jakie tutaj mamy, są okej. Na przykład nie bierz narkotyków albo, nie wiem, jak masz problemy z narkotykami, udaj się na terapię. To są bardzo dobre morały, ale mamy też to wplecioną tą dziwną religijną otoczkę w stylu, że bez Jezusa nie uda ci się wyjść z nałogu albo, nie wiem, bez Jezusa nie osiągniesz szczęścia w życiu, inne religie to w ogóle są jakieś takie głupie, starzy oszuści. No i niestety to sprawia, że drogowskaz ode mnie otrzymuje ocenę co najwyżej średnią, ale i tak to jest chyba jedna z najbardziej ocenianych kreskówek chrześcijańskich, jakie tutaj widziałem. Do tej pory chyba jedyną dobrą jednoznacznie była Arka Noego, ale to się niedługo zmieni, ponieważ w następnym odcinku recenzji chrześcijańskich kreskówek, który postawi się nie wiem kiedy go zrobię, ale prawdopodobnie będzie to Książę Egiptu, o ile DreamWorks szanowne pozwoli. I do zobaczenia. Ty nic nie chciałeś powiedzieć? Deser? Tort? Jaki tort?